Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń OnePlusa Nord 2 5G. I powiem szczerze, że oczywiście wiem, że to jest taka wersja pośrednia między Nordem CE a OnePlusem 9 czy też 9 Pro. W każdym razie dużo łatwiej byłoby mi oceniać ten telefon w kontekście tego, czy dołożyć do Norda CE, podpowiadam, że tak, czy dołożyć do OnePlusa 9. Tego nie wiem, za krótko korzystam z telefonu i jak on wypada względem całej konkurencji na rynku. Myślę, że to trochę za szybko, żeby stwierdzić, ale dzisiaj opowiem Wam o moich pierwszych wrażeniach. Zacznijmy od pudełka. Klasyka gatunku. Ja dostałem wersję taką bardziej recenzencką, czyli jest kilka dodatkowych case'ów. Natomiast w zestawie każdy dostaje silikonowy taki case, więc taki podstawowy, najlepszy, najlepiej chroni urządzenie. Druga sprawa to ładowarka 65W, więc fajnie, że ta szybsza niż w wersji CE. I naturalnie kilkadziesiąt minut, tam 40 minut i mamy urządzenie naładowane do 100%. Jeżeli chodzi o konstrukcję, ciężko tutaj powiedzieć, ramka raczej jest plastikowa. Jeżeli chodzi o szkło, to Gorilla Glass 5. generacji z przodu i z tyłu prawdopodobnie. Telefon występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Myślę, że tą, którą dostałem, rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. Szkoda natomiast, że nie zachowano tego trendu, który był w Nordzie CE, że było to matowe i praktycznie tam w ogóle się nie palcowało. To była świetna informacja. To niestety jest zwykłe szkło. Nieźle ten kolor chroni, powiedzmy, przed odciskami palców, ale one mimo wszystko się pojawiają. Bardzo fajnie również, że w tej wersji, bo w CE tego zabrakło, mamy tutaj ten nasz suwak, który bardzo dobrze znamy. Po prawej stronie jest przycisk zasilania, po lewej stronie przycisk do regulacji głośności, więc taka klasyka, wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Szkoda, że ramka jest błyszcząca, bo niestety również zbiera bardzo dużo odcisków palców. U góry tylko mikrofon do redukcji szumów, natomiast na dole możemy znaleźć jeden z głośników, są tutaj głośniki stereo. Są głośne, donośne, czyste, natomiast basa aż tak dużo nie ma. Jest dobrze, zadowalająco, myślę, jak na to półkę cenową. I urządzenia w tej cenie no, potrafią grać troszkę lepiej, na to zwracam uwagę, ale też nie obrażam się, bo jednak są też telefony, które no, próbują udawać, że mają stereo, a mają głośnik mono w tej cenie i tutaj jednak wypada to mimo wszystko lepiej. Oprócz tego mamy slot USB typu C, bateria 4500 mAh, naturalnie za krótko korzystam z urządzenia, żeby ocenić, czy bateria świetnie wytrzymuje, czy też nie, ale myślę, że nie będzie tu jakiegoś większego problemu, raczej urządzenie powinno radzić sobie całkiem przyzwoicie. Tył natomiast zwracam uwagę, że wygląda bardzo ciekawie, fajnie, no zresztą tak samo jak OnePlus 9, to trochę inaczej niż większość telefonów, które znamy na rynku w chwili obecnej, jeżeli chodzi o ułożenie kamer. W sensie lokalizacja jest znana, ale te oczka są na tyle większe, że robi to po prostu nieco lepsze właśnie wrażenie. I teraz tak, główny aparat to 50 megapikseli ze światłem f1.88, dodano tutaj optyczną stabilizację, to jest coś, czego brakowało gdzieś tam wcześniej. I podobno OnePlus słucha swoich użytkowników, że to była jedna z tych rzeczy, na której im zależało, więc dorzucili to tutaj. I oczywiście pomaga to, jeżeli chodzi o szybkość robienia zdjęć, stabilność i również podczas zdjęć nocnych, o czym będziemy sobie mówić pewno w pełnej recenzji nieco więcej. Drugi aparat z tych użytkowych, no bo oczywiście są trzy oczka, ale dwa są użytkowe. Drugi to jest szeroki kąt, 8 megapikseli ze światłem 2.25, to jest prawie 120 stopni, ma tutaj elektroniczną stabilizację. I ten trzeci jako obiektyw makro, to jest 2 megapiksele ze światłem 2.4, jest on również rozpoznawany jako sensor taki monochromatyczny, no tak na dobrą sprawę bezużyteczny i zabiera tylko miejsce. Jest podwójna dwutonowa dioda doświetlająca, więc jak najbardziej ok, no i wygląda to całkiem schludnie, tył rzeczywiście mi się podoba. OnePlus bardzo mocno mówi o tym, że zostały tutaj inaczej powyginane te szkła, żeby jeszcze lepiej leżały w dłoni. Ja jakoś tego specjalnie nie czuję, oczywiście wszystko jest świetnie spasowane i to jest dla mnie chyba najważniejsze. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, która jest w pudełku, bo tak na dobrą sprawę jej nie ma w pudełku, tylko jest to folia, która jest na start naklejona na ekranie. Pozostawcie sobie ją tak długo, póki ona wytrzymuje i nie jest jakoś bardzo mocno porysowana. Sama nie odpadnie, natomiast ja sobie ją zdjąłem, żeby rzeczywiście z urządzenia korzystać tak bardziej, żeby można było powiedzieć po prostu po tych dwóch tygodniach, czy telefon się porysował, czy też nie. Co do samego ekranu, to 6,43 cala, 2400x1080 pikseli, ponad 400 punktów na cal. Jest to ekran AMOLEDowy, 90 Hz, tak zwany Fluid AMOLED.
No i mamy oczywiście tutaj wsparcie dla HDR 10 z plusem, czyli wszystkie te treści HDR-owe w odpowiednich aplikacjach będą wyświetlane. Nie mam zastrzeżeń co do jasności minimalnej, maksymalnej, one są na dobrym poziomie, myślę, że tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki w zależności jak odwracamy sobie urządzeniem, nie zauważyłem jakichś większych problemów, może trochę w pomarańczowy wypada, ale to nic takiego powiedzmy strasznego. Na ekranie mam również Always On Display, można sobie oczywiście dopasować ten zegar pod siebie. Jest skaner odcisków palców, który jest ekranie. Myślę, że jest wystarczająco szybki, mógł być ciut wyżej, na to zwracam uwagę, nie wiem dlaczego nigdy nie mogą trafić powiedzmy w to miejsce idealne, chociaż dla każdego to też będzie troszkę inaczej, bo każdy inaczej trzyma telefon. Dla mnie ten skaner mógł być jednak mimo wszystko, no może ciut wyżej. Ale jeżeli chodzi o prędkość odblokowywania, jest bardzo dobrze. Przypominam, że w OnePlusach też zdarzają się takie rzeczy, że w momencie kiedy zeskanujecie odcisk palca, w momencie kiedy była folia, później zdejmujecie folię, to nie zawsze to później tak super działa, trzeba na nowo zeskanować po prostu sobie ten odcisk palca, ale ogólnie ten sposób odblokowania urządzenia jest w porządku, rozpoznawanie twarzy nawet szybsze, niezbyt bezpieczne 2D, ale działa ok. Co do ramek, powiem szczerze, że miałem przez pewien czas jakiś taki dziwny problem z tym telefonem, mianowicie wydawało mi się, że lewa ramka po prostu jest zdecydowanie cieńsza od tej po prawej stronie, natomiast no, sprawdziłem sobie to dokładnie i rzeczywiście jest identyczna, ale jakieś takie dziwne złudzenie. Natomiast ta górna jest ciut większa, a na dolna bródka jest jeszcze większa. Oczywiście one są wszystkie w normie, wygląda to w porządku, symetria jest zachowana w urządzeniu. Nie są to na pewno najmniejsze ramki i na to też zwracam uwagę, ale jakoś to nie odrzuca. I zwrócę uwagę na aparat do selfie, który jest w postaci małego otworu, niezbyt przeszkadzający i to jest największy, jeżeli chodzi o liczbę megapikseli, aparat w OnePlusie do tej pory, 32 megapiksele ze światłem f2.45. Nie będę mówił o wszystkich funkcjach nakładki, zostawimy sobie coś na recenzję, ale większość rzeczy powiedzmy jest bardzo dobrze znanych. Przechodzimy sobie do specyfikacji. Na pokładzie jest MediaTek Dimensity 1200 5G, 8-nanometrowy. Bardzo śmieszna sprawa. Zwracam uwagę, że mój telefon jest jeszcze taki powiedzmy przedprodukcyjny, w sensie ten soft na pewno nie jest finalny i chociażby niech świadczy ten screen, który pokazuje, że mam 120 GB pamięci RAM, co oczywiście nie jest prawdą. Miałem konfigurację 12 i 256 GB pamięci wbudowanej. Natomiast jest to ta mocniejsza wersja, ta bazowa ma 828, oczywiście jest też tańsza. Natomiast myślę, że większych różnic, jeżeli chodzi o płynność działania, tutaj nie będzie. Ja nie jestem może jakimś specjalnym fanem MediaTeków, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, nie zamierzam krytykować urządzenia tylko ze względu na to, że ma MediaTeka, bo tutaj tego właściwie praktycznie nie czuć. W sensie urządzenie jest bardzo sprawne, działa wszystko naprawdę błyskawicznie, ekran 90 Hz to potęguje, wszystko płynnie się odpala, nawet jeżeli jakieś aplikacje nie są w ramie, to bardzo szybko się uruchamiają, telefon się nie przegrzewał, nie miałem żadnych problemów, wiadomo, robi się cieplejszy przy testach syntetycznych i przy graniu, ale to jest klasyka gatunku, nie było żadnych temperatur, które byłyby tutaj jakoś niebezpieczne. A sama jakby płynność działania, tak jak powiedziałem, jest w zupełności zadowalająca, czy flagowa? No na pewno jakbym chwycił OnePlusa 9, to bym powiedział, że jest bardziej płynny, czy S21 Ultra i tak dalej, te wszystkie mocniejsze modele, czy nawet podstawowe z danej linii. Natomiast czy te różnice są jakieś ogromne? Pewno też nie, to jest jakaś tam subiektywna ocena, czy tutaj o mikrosekundy się włączy coś szybciej, czy tutaj wolniej. Natomiast OnePlus podkreśla, że to jest telefon tak samo szybki jak inne rozwiązania na rynku flagowe w nieco niższej cenie. Ja bym go pewno tak nie ocenił, bo gdybym miał równocześnie OnePlusa 9, to pewno różnice chociażby ze względu na ekran 120 Hz byłyby widoczne i pewno tamta przewaga by się objawiała. Ale myślę, że w codziennym użytkowaniu większości osób to wystarczy. Zobaczymy oczywiście, jak będzie to w dłuższej perspektywie czasu. No i na końcu aparat. Interfejs dobrze znany, to nie ma jakichś wielkich rewelacji. Oczywiście jest przełączanie od 0,6 przez 1, później 2 do 5. Można sobie jeszcze później przybliżyć do 10. Oczywiście jest to zbliżenie cyfrowe. Wszystko, co jest powyżej 1 jest cyfrowym. I myślę, że takie dwukrotne jest zupełnie użyteczne, to pięciokrotne już widać, że gdzieś tam traci na jakości. Natomiast zwrócę uwagę, że znowu tak, szeroki kąt jest trochę ciemniejszy i to widać. Różnica kolorystyki jest zauważalna, w sensie to nie jest tak, że telefon robi dokładnie identyczne zdjęcia. Myślę, że przede wszystkim saturacja z szerokiego kąta jest nieco obniżona, albo przynajmniej przy tym podstawowym jest podwyższona.
ale nie ma tragedii. W sensie były telefony OnePlusa, które radziły sobie w tej kategorii znacznie, znacznie gorzej. Jest nieźle, autofokus oczywiście jest bardzo szybki, to nie miałem jakichś większych problemów, zdjęcia są robione właściwie natychmiastowo. Z nowości jest oczywiście Dual View Video, będziemy szerzej o tym mówić powiedzmy w recenzji. Natomiast pierwsze takie przykładowe zdjęcia możecie sobie zobaczyć, ocenić sami. Natomiast ja póki co nie chcę oceniać, zdjęcia rzeczywiście z kilku dni, w kilku tylko warunkach oświetleniowych za mało są w stanie powiedzieć o tym, jak faktycznie aparat sobie radzi w dłuższej perspektywie czasu, więc na to musicie troszkę poczekać. Ale też nie mogę powiedzieć, żeby te zdjęcia wyglądały źle. W sensie widać, że naturalna saturacja jest troszkę podbita, kontrast również podkręcony. Ja lubię takie zdjęcia, mnie się one podobają, oceńcie je sami. No i przejdźmy do takiego podsumowania. Oczywiste braki to na pewno brak indukcyjnego ładowania i certyfikowanej wodoodporności. Jest jak zawsze uszczelka na slocie, więc pewno zachlapania nie będą straszne. Na pewno warto odnotować na plus, że mamy tutaj bardzo dobrą wibrację. Coś, czego w Nordzie CE brakowało, tu rzeczywiście jest świetna, tak jak flagowa, tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj do nich zastrzeżeń nie mam, bardzo miło się obcuję w ten sposób z telefonem. Ale rzeczywiście porównując ten model do innych flagowców, nawet w tym przedziale cenowym, bo uwaga, mówimy o telefonie, który jest poniżej 2000 zł i to tak stówkę, więc zauważalnie. Mówimy o smartfonie, który no jednak nie ma powiedzmy Snapdragona, którego wszyscy wyczekują, jeżeli chodzi o flagowca, o flagowe urządzenia przynajmniej. Konfiguracja 828 w zupełności powiedzmy adekwatna do tej ceny. Nie mamy teleobiektywu, to się zdarza, jeżeli chodzi o te telefony. Są dobre głośniki stereo, jest świetny ekran, chociaż są też ekrany 120 Hz już. Ale z drugiej strony mamy też urządzenie, które ma co najmniej tam 2 albo 3 lata mieć zapewnione aktualizacje plus poprawki, więc to też nie jest smartfon, który kupujemy gdzieś tam na chwilę. No wszystko jakby wychodzi tutaj, że jest w porządku, nie ma jakichś rażących wad czy wielkich braków, ale też bym nie powiedział tak od razu, chociaż będę chciał na pewno się zagłębić jeszcze w temat, czy to jest na pewno najlepszy telefon w tym przedziale cenowym. Myślę, że są inne propozycje, które są równe, warte rozważenia i pewno są telefony, które będą miały jeszcze dodatkowo wodoodporność i teleobiektyw, występują takie i dobrze wiemy, o którym mówię, ale nie można też powiedzieć, że jest to urządzenie wprost dużo gorsze od tych, o których wspominałem. Ja sobie zostawię jeszcze trochę czasu na wydanie własnej opinii, tak myślę, że co najmniej 7 dni. Za 7 dni do 10 zajrzyjcie na kanał po recenzję, na pewno wtedy będę miał już wyrobioną opinię, a wy dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, no i będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, które pojawią się pod tym filmem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.